Cześć, cześć. Teraz spędzam czas na wakacjach i w drodze tutaj wykonałam taką stronę w Artjournalu na lotniskach, w samolocie. I chciałabym Wam pokazać ten proces w skrócie, żebyście również ten czas całkiem długi w podróży, w pociągach, w samolotach mogli wykorzystać na tworzenie fajnych rzeczy. Także zapraszam Was i do zobaczenia na końcu filmu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodoba. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne safari, które przygotowuję tutaj na miejscu, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Moją podróż rozpoczynam w Poznaniu na lotnisku. Mamy przed sobą 2 godziny czekania. Odprawa była szybka, więc teraz przygotowuję sobie wszystkie narzędzia, żeby zacząć pracę. Mam ze sobą pędzelek wodny. Mam ze sobą mój Artjournal, no i oczywiście kawę do pracy, żeby mi było milej. I teraz randomowo maluję akwarelą całą stronę. Ponieważ są to kartki akwarelowe, natomiast niezbyt dobrej jakości, to zagruntowałam te kartki Gesso. Nie ukrywam, że na czas czekania i nudy takie rysowanie, szczególnie randomowe, kiedy nie musicie się skupić na kształtach, jest niezwykle miłym sposobem spędzenia czasu. Te kredki, których użyłam, to moje odkrycie i uwielbiam je. To są tusze w kredce. Na czym polega różnica między kredkami akwarelowymi a kredkami w tuszu? No jest to zasadnicza różnica polegająca na tym, że jeżeli wyschną te kredki tuszowe, to one już nie będą się rozmazywały. No oczywiście tutaj popełniłam standardowy błąd, zamiast w wodzie pędzelek zanurzyłam w kawie. I zmiana miejsca. Kolejne lotnisko, tym razem we Frankfurcie. Trochę mi się te formaty mieszają, pionowe z poziomymi, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w oglądaniu tego filmu i macie tutaj jednak na uwadze to, że jest to podróż. Wzięłam ze sobą 2 pisaki wodonierozpuszczalne. Ale jak zobaczycie na tym filmie, te cienkopisy niestety na podkładzie Gesso nie działają tak jak na kartce i się rozmazują. Tutaj jest coś, co Wam polecam, czyli neurografika. Bardzo to człowieka uspokaja i malowanie takich komórek no, zabiera bardzo dużo czasu, w związku z tym niezwykle cenne narzędzie, szczególnie w podróży. Takie powtarzalne elementy, które powodują, że mózg się uspokaja, a czas sobie płynie. Także dużo pracy. Może to tak nie wygląda, ale podróż była 10-godzinna, a przynajmniej 5-6 godzin spędziłam na rysowaniu. Także no bardzo polecam neurografikę w podróży. Tutaj zarysowałam sobie serca, które będę później wypełniać i które będą pracowały właśnie tym tuszem i będą ten tusz się będzie rozmazywał. Więc proszę, sprawdźcie takie narzędzie przed podróżą, czy aby na pewno jest niewodorozpuszczalne. Tutaj mam śliczny czerwony kolor. Jak widzicie, z tego ślicznego czerwonego tuszu robi się taka trochę brunatna paćka. Natomiast jest to moje nowe doświadczenie i polecam Wam takie eksperymenty. Wcale źle to nie wyglądało. Natomiast okazało się, że można to wszystko wytrzeć chusteczką do czysta. No i to było odkrycie, bo znowu jakiś kolejny eksperyment spowodował, że mam więcej narzędzi w ręce. Zobaczcie, jak to się pięknie
wyczyściło z tej powierzchni i mogłam nakładać już czyste kolory, ponieważ po prostu to wszystko się wymyło. No i następny odcinek trasy już w samolocie. Znowu zabrakło mi doświadczenia i zamiast pioziomu pojawił się pion. Zostały mi już tylko etap wykończenia tej pracy, a podróży przede mną jeszcze spory odcinek, także teraz używam białej kredki, tutaj chyba firmy Renesans, żeby wypracować, podkreślić bardziej okrągłość moich serc. Używam również czerwonej akwareli. Mam je w takich malutkich pudełeczkach. Nie są to moje najlepsze akwarelki, bo tych mi było szkoda. Bałam się, że zostaną mi być może zabrane na lotnisku. W związku z tym jest to taki zwykły set dla dzieci. Ale malują wystarczająco dobrze. I tak w czasie 10-godzinnej podróży udało mi się stworzyć taką stronę. Pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce. Pa!